Witajcie, drodzy widzowie. Dziś zabierzemy Was w miejsce niezwykłe. Zapraszamy Was na wyprawę do opuszczonego pałacu w Iglicach. Pałac został wybudowany w drugiej połowie XIX wieku przez rodzinę von der Osten w parku krajobrazowym. Po II wojnie światowej majątek stał się własnością Skarbu Państwa, a na jego terenie powstało państwowe gospodarstwo rolne. Później w jego murach znajdował się zakład poprawczy, co było początkiem mrocznej przeszłości tego miejsca. Dziś pałac popada w ruinę i według wielu relacji jest nawiedzony. Czołem! Witam wszystkich widzów kanału Kubi365 i dzisiaj będziemy zwiedzać opuszczony pałac. Tak, dzisiaj jesteśmy w dość intrygującym miejscu. Jesteśmy w pałacu w Iglicach. Bardzo niesamowite miejsce. Historia też jest bardzo tajemnicza. Tak, spowity troszeczkę taką tajemniczą historią, wprawdzie najnowszą. Będziemy to zaraz opowiadać? Tak, będziemy to zaraz opowiadać, natomiast miejsce, sam obiekt jest przepiękny, natomiast niestety popada w straszną ruinę. To widzimy już, tak, to, na przykład co już, na dachu, który się już wali. Tak, co już to widać, natomiast no, postaramy Wam się ten obiekt w jakiś sposób taki najlepiej jak umiemy pokazać i przedstawić. Myślę, że będzie bardzo ciekawe. Tak, widzimy, już po rozpoznaniu terenu widzimy, że znajduje tutaj się bardzo dużo ciekawych rzeczy. Tak, natomiast jakby całe smaczku i otoczki doda fakt, że jakby według wielu relacji ten pałac, uwaga, jest nawiedzony. W tym miejscu tutaj pozdrawiamy kanał Projekt Paranormal. Damy linka do jednego z jego filmów. Z tego pałacu, w którym właśnie zostały przeprowadzone badania w tym obiekcie pod kątem zjawisk paranormalnych. Zachęcamy do obejrzenia. Mam nadzieję, że żadne tego typu sytuacje nas tutaj nie spotkają, bo w przeciwieństwie do kolegi z Projekt Paranormal nie jesteśmy tutaj specjalistami w tej dziedzinie. My dzisiaj tutaj przyjechaliśmy zwiedzić pałac pod kątem urbexowym. Dokładnie, my będziemy jak to dzisiaj... Jak każdy z obiektów, które zwiedzamy. Tak, my, że tak powiem, badamy sprawę pod kątem urbexowym. Natomiast jeżeli jesteście ciekawi tego wątku związanego właśnie ze zjawiskami nadprzyrodzonymi, paranormalnymi. No to w opisie macie linka, tak, jak jesteście ciekawi, to tak, możecie wejść. W opisie zamieścimy linka do kanału kolegi z kanału Projekt Paranormal. Zachęcamy do obejrzenia, tam też będzie się działo. Dobrze, nie będziemy tutaj zbyt długo robić wstępu. Obiekt jest bardzo ciekawy. I ogromny, zatem zaczynamy eksplorację. Eksplorację pałacu w Iglicach zaczniemy od pokazania go z zewnątrz. Tak, to jest jakby bardzo ciekawe miejsce i bardzo ciekawy obiekt, dlatego warto go absolutnie pokazać go z zewnątrz. Tu jest jedno z wejść, które zrobimy. Tak, eksplorację wewnętrzną zrobimy po zobaczeniu, jak to wygląda z zewnątrz. Tylko zanim będziemy szli dalej, to ja powiem parę ciekawostek. Widzimy tutaj kraty w oknach, które są spowodowane tym, że po wojnie był tutaj zakład poprawczy. Tak, sam obiekt po wojnie został przejęty przez Skarb Państwa i tu na początku mieścił się PGR. Prawdopodobnie zajmował jakieś budynki tutaj jako administracja. Natomiast po pewnym czasie sam pałac w Iglicach, i to jest ta jego mniej przyjemna strona historii, został zamieniony na dom poprawczy. I tutaj, nie wiem czy widzicie, myślę, że to widać dosyć dokładnie, w wielu oknach są kraty w oknach. Tak, właśnie. I to jest właśnie ten... To jest ta jakby jego mniej ciekawa historia. Tak, wiemy. Na początku historia nie była zła, ale właśnie ta historia się zmienia właśnie z tym, jak tutaj zakład poprawczy jest. Już jak sama w sobie historia staje się taka ponursza. Dokładnie. I może właśnie z tego powodu też tutaj może są różnego rodzaju historie mówiącą o tym, że sam obiekt jest nawiedzony.
może tutaj z czasów, kiedy tutaj był zakład poprawczy, może działy się jakieś dziwne rzeczy. Natomiast tutaj zawsze na to zwracam, słuchajcie, sam pałac został wybudowany w parku krajobrazowym i zobaczcie, jak tutaj są piękne, jakie tutaj są piękne drzewa. Dokładnie. Taki rząd ładny drzew mamy. Dokładnie, to za chwilę wam pokażemy. A teraz natomiast skupmy się na razie na samym budynku, bo jest faktycznie bardzo, bardzo ciekawy. Widzimy tutaj dzwon oraz lampę z kablami. Czy to nie jest dzwon, to jest lampa chyba. Jest lampa taka typowa. A tutaj widzimy taką już. No, taką nowocześniejszą, dokładnie. Z kablami. Tak, to jest. Prądu tutaj już nie ma. Nie ma, dokładnie. Natomiast dla potencjalnych zwiedzających, jakby tutaj informacja, chyba warto bardziej tutaj się wybrać w okresie bardziej jesiennym. Lecz oczywiście do tego nie zachęcamy ze względu na niebezpieczeństwa. Tak, ale mówię, jeżeli już ktoś to grozi zawaleniem. Dokładnie, natomiast jeżeli już, to chyba bardziej faktycznie w okresie jesiennym, no tutaj jakby bardzo dużo, dużo owadów. No sam pałac robi. Niesamowite wrażenie. Robi niesamowite wrażenie. Ładnie jest to tutaj zbudowane. Tak. Zaraz wam tutaj postaramy się pokazać. Tutaj też widzimy, że część ściany pałacu się zawaliła i tu już się zrobiło bardzo niebezpiecznie. Tak, no tutaj ewidentnie trzeba patrzeć pod nogi. Widzimy dziurę w ziemi. Tu z tym wejściem nie będziemy wchodzić. Tak. Czekajcie. Jest bardzo wiele. No tutaj to, co mówiliśmy wcześniej, czyli jakby sprawa. Kraty. Nie wiem, czy to będzie widać, bo jesteśmy trochę pod słońce. Natomiast tutaj tak delikatnie postaramy się zajrzeć przez tą dziurę. Z innymi wejściami dzisiaj. Tak, będziemy próbować to eksplorować innymi wejściami. Natomiast będziemy tutaj przez grzybowiska wchodzić, oraz jak tutaj widzimy, zobaczcie, się dzieje z piętrem. Tak, słuchajcie, podłogi są drewniane i absolutnie. Po prostu ta podłoga wisi. Tak, one się absolutnie nie nadają do tego, żeby to w tej chwili w jakiś sposób te piętra eksplorować. Tak, z tego co wiemy, jak pada deszcz, no to po prostu przecieka dach i po prostu spada na te drewno i to przecieka wszystko i potem gnije i się ostatecznie wali to wszystko. Dokładnie. Tak, choć ja ci pokażę tylko mostek, który nie zauważyłem na samym wstępie, nie wchodząc do środka. Widzimy zachowany kominek. Tak, mam nadzieję, że do niego się tam uda dotrzeć, bo on jest bardzo ładny. Tak, myślę, że tym wejściem. No zobaczymy. Tak. Ale zanim przejdziemy do eksploracji środka, to chcemy wam jeszcze pokazać staw, a raczej jego pozostałości. Tak, tutaj no, trzeba ewidentnie patrzeć pod nogi. Także tak obiekt wygląda. Poczekaj, Hubert, jeszcze tutaj przejdę tak troszeczkę, żeby może pokazać jakby piękno tej okolicy. No, jakaś kolumnada, no naprawdę tutaj to jakby wygląda niesamowicie i tylko naprawdę strasznie boli serce, że taki obiekt jest opuszczony. Taki obiekt jest no, całkowicie zmarnowany, chyli się ku upadkowi. No to jest po prostu. Jest niebezpieczny, już teraz to trudno będzie wyremontować, bo podłogi na piętrach to po prostu trzeba je zburzyć i nowe postawić. Dokładnie. A poza tym za inne pomieszczenia też to wyglądane, w szczególności ściana. Teraz przechodzimy już do stawu, który tutaj jest. Tak, teraz skupimy się na roślinności. Za chwilkę wchodzimy w nowym ujęciu. Tutaj mamy pozostałość chyba stawiku jakiegoś. Staw już wysechł, niestety. Staw całkowicie wysechł, no możliwe tam jakoś może coś, jakieś bagienko, natomiast no tak to wygląda, bo chyba roślinność taka charakterystyczna tam dla podmokłego terenu, natomiast. Tak, jak pamiętamy na lotnisku w Kluczewie, na pozostałościach zbiorniku też takie rosną. Tak, także. Podmokła. Także stawiku nie ma, dobrze, postaramy się jeszcze za chwilkę pokazać roślinność, jaka tutaj jest. Teraz widzimy rzecz związaną z historią PGR-owców. No, raczej chyba niekoniecznie. To był kompleks taki cały pałacowy, więc wydaje mi się, że to mogło być stajnie. I to raczej stajnie. Też mogło być związane. Tak, stajnie albo. No tak, na pewno stajnie.
I to są stajnie, słuchajcie, raczej takie dosyć konkretne i to raczej zabytkowe stajnie, raczej. Tak, się ciągnie dalej, idziemy. No zobaczymy. Tu widzimy dużo takich... Tak, to już polidła. Chodź, może główną drogą przejdziemy. Ale to wygląda dosyć interesująco. No to na... To na pewno warto wygląda. Było przyjść tutaj. Tu widzimy roślinność rośnie. Mhm. Tu widzimy już kolejne pomieszczenia i kontynuacje. Aha. No, całkiem konkretne to jest wszystko. To nie jest już pomieszczone. No. Obiekt jest w dość dobrym stanie. Tak. Nie to tu pałac. Mhm. No, potężne to jest. W sumie to jestem zdziwiona, że, aż, że to jest aż tak duże. A to co to? Jakieś kamienie? No to już kamienie poustawią. I tutaj część druga. Mhm. Tutaj trochę ciemniej, ale pewnie wszystko widzicie. Bo widzimy przez okna prześwitujące słońce. Chyba, że no tak też to... albo też faktycznie tutaj ktoś to na, zaadoptował na... trzodę chlewną, bo faktycznie wydaje się to być naprawdę olbrzymie, jeżeli chodzi o, o obiekt. No jakby stajnie ok, ale chyba aż tak dużo koni tutaj nikt nie miał. Także możliwe, że to jest właśnie ten fragment i Hubert, tu faktycznie mogłeś mieć rację, że to jest ta część związana z tą bytnością PGR-owską tutaj. Tak, jak wiem, po wojnie był tutaj PGR. Tak. Że był taki moment faktycznie. No dobra, tam już jest ogrodzenie, zbliżamy się do terenu już granicznego, także... Tak, więc zawracamy i dobra. Wychodzimy z dobrze, tego wychodzimy, budynku. Wychodzimy i przeszukujemy ten teren. Tak. Dalej. Teraz skupimy się na rzeźbach koło pałacu, a na sam koniec zostawimy tą najciekawszą rzecz i główny cel dzisiejszej eksploracji, czyli opuszczony pałac. Dokładnie tak. Zanim wejdziemy do pałacu, pokażemy wam jeszcze rzeźby przy pałacu. Znaczy no, ciężko to nazwać rzeźbami, tylko to jest jakieś takie w sumie wykończenie. Tutaj pokażemy. Jakieś fragmenty balustra tu się zostały. Tak, już niestety wyciągnięte z tego płotu. Tak, teraz tu zobaczymy kawałek. Tutaj widać, jest jakaś aleja taka była zrobiona. Tak, to wam się staramy pokazać. Nie wiem, czy tutaj była jakaś droga, ale... No, klimat jest tutaj tego niesamowity. Piękne stare drzewa. Tak, no piękne stare drzewa. No to widać, że to jest drzewostan naprawdę... Naprawdę... Konkretny. Naprawdę konkretny. Tutaj się chyba zbliżamy do ogrodzeń, więc tutaj nie będziemy tego szukać. Tak. Dokładnie, także... Poszukujemy też właśnie szklarni, która gdzieś tutaj się znajduje. Tak, wiemy, że tutaj gdzieś w pobliżu jest... Albo była, bo już mogli ją złomiarze dawno rozebrać, to też tak mogło być. Natomiast... Poszukując w szklarni, odnaleźliśmy te miejsce prawdopodobnie po PGR-ach. Tak. Natomiast... No tutaj ta balustrada, wejście główne. No dobra, no będziemy ten obiekt tutaj jeszcze pomału penetrować. Myślę, że w środku będzie bardzo ciekawie. Zobaczymy, co jest w środku, może nam się coś tam uda wejść, zobaczyć. No widzimy wejścia. Także za chwilkę postaramy się zobaczyć z powrotem w środku. Słuchajcie, stoimy przed jednym z wejść. Brama, też taka piękne ogrodzenie. No spróbujemy tutaj zajrzeć, zobaczyć, co możemy tutaj zobaczyć. Tak, na wstępie widzimy już mozaikę zabytkową. Tak, no chodź. Drzwi też są stare. Zobaczymy. Tu piwnice, do których myślę, chyba że wejdziemy w końcu. Znaczy tu jest tylko jedno pomieszczenie, więc akurat tutaj nie warto nawet wchodzić. Ale tu będzie warto wchodzić. Ale to tak. To zobaczymy. To może zacznijmy od góry. Tak. O, myślę, że dojdziemy do ciekawego miejsca. Tak, tutaj widzimy toalety oraz rury zostały jeszcze. Dokładnie. Tutaj widać toalety. Czemu przesuń się trochę? Oraz włącznik świata. Tu widzimy. Czy to jest to miejsce, gdzie w firmie Projekt Paranormal drzwi się otwierały same? No,
Aristotelem. No dobra, słuchajcie. Ale mówiliśmy, że skupiamy na części boksowej dzisiaj. Tak, dokładnie. Rampy. A tutaj sufit też już tak widać trochę nie bardzo. I to musimy na to uważać. Tak, tu zobaczymy. A. Tutaj też jakieś umowisko. O, widzisz, tutaj się zawala, no, także... To nie ma opcji wchodzić na murę. Nie, na piętro nie będziemy ryzykować. Na piętro absolutnie nie ma opcji, żeby wchodzić. Są zgnite. Tak, to jest sufit, z tego wynika drewniany, więc na niego wchodzić nie będziemy. Skupimy się tutaj na tym poziomie. Ewentualnie tutaj kawałek schodami można podjąć, to jest beton. Ale to chodźmy tam. No dobra. No to przesuwa się do przodu. Zobaczymy, co tu słychać. Widzimy kolejne pomieszczenia. O, tutaj zobacz, jak już się zawala. Tak, tak, tak. Tutaj to ktoś coś próbował delikatnie stemplować, widzę. Bo to się po prostu wali. To się po prostu wali po całości tutaj. No pogoda, podłoga jest drewniana, więc to absolutnie... Kolejne pomieszczenie. Tak, kolejne pomieszczenie. No pomieszczenia... Pomieszczenia bardzo ładne. Tutaj gdzie niegdzie nawet żarówki się widzę zachowały. A tutaj widzimy rurę jeszcze. Chyba zgadzam. Nie wiem, zobaczymy. Idziemy do kolejnych pomieszczeń. Jakieś elektryczną. Jakieś fragmenty instalacji. Pokój nauczycielski, kabinet dyrektora, słuchajcie. Czyli tutaj... Też tam będzie widać. Ale tutaj nie wiem, czy wchodzimy, bo zobacz, jaki mocny grzyb jest. Nie, to nie jest grzyb. To się łuszczy farba po prostu. A więc tutaj widzimy już ślady po funkcjonowaniu do kraty. Tak, to są ewidentnie ślady, zresztą widać, bo kraty za oknami. Tak, gabinet dyrektora. Gabinet dyrektora. Tutaj coś pisze, dyrektor szkoły. Dyrektor szkoły. Więc widzimy kolejne. O, tutaj to już w ogóle, to widzieliście, a to jest masakra. Pali się już naprawdę niesamowicie. Tak, to jest masakra. Parter jest w dobrym stanie, jakby zostało opuszczone, no, nie tak dawno, ale piętro to bardzo niszczone. O, kolejne pomieszczenie. Tak, zobacz co tam słychać. Ciekawe jestem, czy dojdziemy do sali z kominkiem. Szkoda no, by było, tutaj mamy, szkoda by było tego nie zobaczyć, no. Dobra. Tutaj widzimy jakieś, nie, co to jest? O, słynne schody. Tak. To je zaraz zobaczymy, mam nadzieję, aczkolwiek no, podłoga już wygląda, że schody są w dobrym stanie. Tak, masz rację. Zaraz widzimy zobaczymy, tutaj. Ale słuchaj, chyba doszliśmy do głównego wejścia, zobacz. Tak, czyli... no to myśleliśmy, że tutaj będziemy musieli się przyciskać, to okazuje się, że jednak nie trzeba. Nie, nie, słuchaj, dobra, tutaj zobaczymy. A tutaj to z kominkiem. Tak, ale uwaga, bo tutaj... Ale tu mamy drewniane. Tu mamy drewnianą podłogę. Ale zobaczmy ten kominek, patrz. Zobaczcie, tu, tak. Dziura na wylot. To jest po prostu dziura na wylot, więc absolutnie piętro jest całkowicie niewskazane, żeby je tutaj obserwować, tutaj przy ścianie bardzo. Słuchajcie, zobaczcie jaki piękny kominek. Bardzo chcieliśmy go znaleźć i udało nam się. Tak, no to jest jedno, no to ktoś sobie tu widzę robi imprezy. No, tak, nie wie się, no, takich no, miejscach robią niestety. Tak. Dewastują. No teraz szkoda, bo takie miejsca nie powinny być dewastowane. No sala kominkowa jest przepiękna, to w ogóle nie ma o czym mówić. Dobrze. To jest bardzo złym stanie, jak widzimy. Tak, bardzo złym stanie. Tu jest wejście główne. Tak. Zaraz spróbujemy tam coś zobaczyć. Ciekawe, czy tu pisze. Nic tutaj nie pisze. Dokładnie, ale zobaczcie jak wielkie są drzwi. Uważaj na to, żeby się tak, nie... Tak. Zobaczcie jak wielkie są drzwi do tej sali kominkowej. Dobrze, to zaraz penetrujemy te schody, zobaczymy. Tak, będziemy uważać. Tutaj możemy zobaczyć. Tutaj jakieś pomieszczenia. No, uważam, to wszędzie się troszeczkę tak jest miękko. Natomiast podłoga na piętrze wszędzie jest drewniana, także absolutnie... Nie zachęcamy. To jakaś dyżurka, zobacz takie miejsce dla jakiegoś... Taka dyżureczka jest. O, tutaj trzeba było uwaga. Tutaj stanowi mi się podłoga normalnie tak. Tu wszędzie mamy beton, ale zobaczcie, no tutaj góra jest drewniana. No. A tutaj pisze za pomieszczenie? Nie pisze. O, to się uderzyłeś. Mhm. Ale tutaj bardzo ciekawa zabudowa ogólnie jest. Tak, tamte drzwi to widzieliśmy. Tak, tutaj po prostu do drugiej strony. Tak, to widzieliśmy z tamtej strony. Tak, i widzimy tutaj kolejne ślady po zakładzie oprawczym. O, słuchajcie, to jest dla mnie intrygująca sprawa. A co jest intrygujące? Nie wiem. Czekajcie, jeszcze zobaczymy, co jest za tymi drzwiami.
A, to tak. To jest to samo, ale... A patrz, jak jest intrygujące? To! Aha, no. Sznur zwisający z sufitu. Aż za nią mówiłem. Też widzieliśmy to na filmie projektu. Tak, tak, ale nie spodziewałem się, że to... Nie spodziewałem się, powiem szczerze, że to robi takie wrażenie. Tak. Idziemy, eksplorujemy, aż to nagle taki, takie znalezisko. Tutaj jakiś schowek, albo... Wejście. O cholera. To, nie, to chyba nie jest schowek. Powiem szczerze. To jest jakaś część, zobaczcie. Zamknięta. Zamknięta, drzwi stalowe. No, no to zakład z zakładem poprawczym i to chyba nie ma dobrego skojarzenia. To jest jakaś, nie wiem, może co to już... Nie mam dobrego skojarzenia faktycznie. I lepiej nie myśleć na tym, co to mogło być. Dokładnie. Tu jest jakaś duża sala kolejna. Tak, ale za nim mówiłem, bo jak zobaczyłem to też. Tak jak ty przy tym sznurze. O, dokładnie. No, dobra, słuchajcie, spróbujemy tam delikatnie zajrzeć, ale to najpierw tutaj przystopujemy kamerę, żeby nie robić zbyt dużych ujęć i zaraz próbujemy tutaj zajrzeć. Dobra, próbujemy tutaj zajrzeć. Wchodzimy właśnie, gdzie te stalowe. Jakieś takie, no... Półki. Ale to jest takie bardzo małe pomieszczenie, aż sam... Uważaj. Pomieszczenie zamknięte, zakratowane. Aż powiem szczerze, nie mam pomysłu... Kratę, jak w więzieniu normalnie. Nie mam pomysłu, co to miało być. Czy to jest jakaś izolatka, jakiś, kurde, nie wiem. Może faktycznie izolatka, prawda? Takie pomieszczenie zakratowane, ale ogólnie dobrze się to nie kojarzy. Dobrze się to nie kojarzy. No dobra, za chwilkę będziemy próbować zajrzeć tak trochę chociaż na piętro, ale... Ale przy zachowaniu szczegółów... I nie będziemy wchodzić, tak, tylko... Tak, no bo widzicie, podłogi drewniane, no. Balusie, tak. Nie zamierzamy z nich spadać. Tak, będziemy tylko w obrębie betonu się, że tak powiem, poruszyć. Tak. Dobra, próbujemy zajrzeć troszeczkę do góry. Tu mamy schody takie zupełnie bezpieczne. Więc... A piętro może być trochę w gorszym stanie. No, myślę, że na piętro nie będziemy zaglądać, ale... Ale zrobimy wam przebitkę. Tak, będziemy tutaj... Schodowej. No, też no. Pokażemy, jak wygląda okolica. Tak, środa z góry wygląda. No, okolica jest tutaj przepiękna. A więc tutaj, mi się wydaje, że tutaj pewnie staniemy. Myślę, tak, że... Widzisz, że podłogi drewniane. Tylko pytanie, czy... Poczekaj, czy tutaj są drewniane podłogi już, czy jeszcze nie? Poczekaj, przejdź trochę. Leżę ja pierwszy. Cofnij się. Okay. Cofnij się. Myślę, że to są podłogi drewniane. Jaka jest? Nie, bo się uginają, no. Wiesz? A uginanie podłog to nie oznacza nic dobrego w opuszczonych miejscach? Tak, tak. Tak to wygląda, słuchajcie, no... Ale będzie... możemy spróbować jeszcze na piętrze wyżej. Pomału. Dobra, bo beton to się jednak trzyma. Całe piętrze nie będzie wchodzić, bo drewniane jest. Tak, tak, konstrukcja jest drewniana. Ale po klatce z kotowej wyjdziemy. Pokażemy wam trochę. To strych chyba, tereny strychowe. Tak, to są już tereny strychowe, to już tak, ewidentnie strych. Pogoda jest drewniana. To już... Trochę mam tutaj doświetlę. Ale widzimy strych. Tak, tak, to już jest miękko. Tak. No chcielibyśmy wam strych pokazać, ale naprawdę... Ale nie chcemy, żeby... Nie chcemy się zapaść pod tak, drogą. Nie chcemy ryzykować. Widzieliście, jak to wygląda, więc... Jest to po prostu słabo, wszędzie jest drewniana podłoga. I ale to po prostu. Wejdziemy. Postaramy się wejść do piwnic. Tak, bo jak widzimy, piwnice są ciekawe oraz nie wiem, czy pamiętasz, ale jest tam jeszcze drugie wejście, które chyba nie było połączone z tym, co jesteśmy teraz. No zobaczymy. Więc myślę, że jeszcze gdzieś dzisiaj wejdziemy, ale myślę, że teraz chyba udamy się do piwnic tego pałacu. Jeszcze mamy drugie schody do zobaczenia. Tak, a to schody i piwnice. Słuchajcie, schody przed nami. Tak. Też czekaj, ja pójdę przodem może, Hubert? Czekaj. Schody wyglądają na... No, bezpieczne. Zobaczymy co. Widzimy, mamy już strych. Chyba prowadzą na strych faktycznie. Piękne schody takie. Ale będzie... Czekaj. A, tu chyba jest jednak... Beton? Czekaj, zobaczymy. Chyba jednak beton. Nie. Drewno? Drewno. Ale zobaczcie. Ale możecie zobaczyć strych tutaj. Dokładnie. Zobaczcie jak to wygląda. Coś niesamowitego. No, tutaj jest
Jest to drewno, widać przez czeka. No nie, ale tam nie będziemy chodzić, mówię, bo tam jest naprawdę niebezpiecznie. Tam jest naprawdę niebezpiecznie, więc tutaj nie będziemy pod tym chodzić. Ale wynagrodzimy wam to piwnicami. No, miejmy nadzieję, że... O, tutaj coś ciekawego, jakiś numer 100. Nie wiem, co by to miało oznaczać. Może pokój jakiś. Nie wiem. No ciekawe, ale no mówię, no tutaj po tych podłogach naprawdę nie chcemy chodzić, bo to jest wszystko zmuszałe, przygnite. Ale jeśli i tak mamy na tym terenie sporo do pokazania. Dokładnie, myślę, że jeszcze tutaj jest sporo do pokazania. I teraz myślę, że chyba przejdziemy w kierunku piwnic. Dokładnie, idziemy po mału kierunku piwnic. Ale zanim pójdziemy do piwnic, to tutaj przez okno pokażę. Tutaj z tego wejścia, co byliśmy na parterze, nie było dojścia do tej części budynku. Tak. I dojdziemy tam właśnie zaraz. No, spróbujemy się tutaj coś jeszcze wam pokazać. No, park jest otaczający, jest wspaniały. To po prostu nie ulega najmniejszej wątpliwości. Jeszcze ten budynek i piwnica z tego co widzę ściągną się naprawdę długo, więc... No zobaczymy, no sam dach wygląda na dosyć zdrowy, no natomiast na podłoga widzieliście jaka jest. Dobra, schodzimy ze schodów i szukamy dalej. Słuchajcie, z tego wszystkiego nie pokazaliśmy wam głównego wejścia. Tak. A przy głównym wejściu jest tam drugie wejście do piwnic. To zaraz zobaczymy, natomiast no, jeżeli ktoś wchodził do tego obiektu przez te drzwi, to go spotykało. To jest tak. Główne wejście. Tutaj mamy jakieś, nazwijmy to, w cudzysłowie oczywiście, jakieś takie pseudo biuro przepustek. Pokazywaliśmy wam to pomieszczenie, ale uznaliśmy, że główne wejście też warto pokazać. Fajne schody, no i to właśnie tutaj się... Tak, tu się chodziło. Fajne drzwi w sumie, takie dosyć zabytkowe. Dobra, słuchajcie, tutaj mamy chyba zejście do piwnicy. Do piwnicy albo do jakiejś takiej niższej kondygnacji. Ale oczywiście sprawdzimy. Tak, piwnicy za chwilkę... były też jednym z naszych celów dzisiejszej eksploracji. Tak, za chwilkę tam zajrzymy. Teraz wejdziemy do piwnic. No, tak to wygląda. Czy to są piwnice, to się jeszcze okaże. Ale i tak to był jest jeden z naszych celów, ponieważ słyszałem, że w piwnicach znajduje się wyposażenie. Widzimy tutaj takie typowe dla piwnicy drzwi drewniane. O, patrz tutaj. Także jakiś schowek tutaj. No, ale to jeszcze niższe. Nie. Taki zupełny schodeczek. To na pewno no. Schowek. Już od nas się na tym zmieniliśmy i odkryliśmy dziwne miejsce. No. Tutaj gdzieś coś to kojarzę. A, pomieszczenie, tak. Kafelki. Słuchajcie, zobaczcie, to jest ciekawostka. Sufit, zobaczcie, układany dokładnie w ten sam sposób jak w Burzykowie. Jak w Burzykowie. Tak. Zwróćcie uwagę. Drugi raz można powiedzieć, że rzecz związana z pałacem pokazuję, bo w naszym poprzednim materiale właśnie piwnice pałacu. Pokazywaliśmy, pałac już niestety nie ma. Widać, te wszystkie rzeczy budowały się w bardzo podobny sposób. Dobra, piwnice się ciągną, zaczniemy od tej strony. Tutaj jest wejście numer 1. Widać jakieś instalacje, no trochę tutaj chłodno, przeciągi. Jesteśmy w piwnicy. No. Tutaj jesteśmy. Tutaj. No, typowe pomieszczenie. Identycznie jak w Burzykowie. Ciekawe, że płytki są wszędzie, nie wiem, czy to do przechowywania żywności tu było? Tutaj nie ma płytek. O, tutaj nie ma płytek. Ale no. Widzę, to już też nie ma też. No. Obiekt dewastowany jest. Ale to piwnica, charakterystyczne jak do piwnicy drzwi. Tutaj będziemy. Uwaga na przewody. Tak, przewody. Ale tu mamy takie pomieszczenie, ale patrzcie. Ale patrzcie. Ale ładna zabudowa, patrzcie. Taka jakaś ze szkła, butelek, jakaś taka mozaiczka. A i taki, zobaczcie, też tak jak w Burzykowie, taki z... zrobione z takiego taki łuk, wzmocnienie. Też fajne jest w eksploracjach, że możemy znaleźć takie piękne mozaiki. Też tutaj. Fajnie, że znaleźliśmy takie rzeczy. No. Tak, w takim ponurym miejscu jednak też takiego wesołego znajdziemy. Jakieś fajne mozaiki. Patrz, to kolejna. No, dokładnie, to chyba Bartolini, Bartłomiej. Weź troszkę zabierz światło, bo... O. Dobra, Bartolini, Bartłomiej. Ale tam jest ładne, odrobiona jest pomieszczenie w piwnicy. Tak. O. Ciekawe, czy... O, i tutaj, to jest tutaj co? Kotłownia. Kotłownia, chyba. Zobaczcie. Mówiłem, że wyposażenie tu jeszcze jest.
nasze rury, no. Stworzenie kotel. Tak. Jakiś piec, ewidentnie. I rury. I rury, no. No, patrz, że na dzisiaj ciśnienie widzimy, więc znajdujemy miejsce, gdzie... No to jest jakiś piec, no to piec, pytałem, czy to piec centralnego ogrzewania, czy jakiegoś innego, ale... Ale odkryliśmy wyposażenie. Tak, tu jest piec. Mówiłem, że możemy w piwnicy znaleźć. Przechodzimy do... A i tutaj zobacz, to też... Wiem, połączone. No, połączone wszystko jest. Ale pamiętaj, że jeszcze że ta piwnica się w domu nie dała. Tak, pójdziemy w drugą stronę zaraz. Tu kolejne rury. Aha. Kolejne pomieszczenie. Aha. I graty w piwnicach też, ale to w piwnicach pewnie jest, żeby nic się nie łapał. O, pewnie tak. No i tutaj chyba wyglądali. Tutaj też może być. O, takie same analogiczne pomieszczenie, też z takim niebieskimi tapetami. Wzmocnionym łukiem. Identyczne pomieszczenie jak z mozaikami, tylko tutaj nie ma mozaik, tylko widzimy niebieskie płytki. Mi się wydaje, że tutaj w piwnicach stołówka była. Która myśli? Mogło tak być, aczkolwiek to takie dziwne, no ale kto wie, może i tak. Dobra, słuchajcie. Dobra, przechodzimy na drugą stronę piwnic. Tak, bo to jeszcze nie koniec tych piwnic, one się ciągną i ciągną. Za chwilkę wracamy z kamerą. Teraz kontynuacja tych piwnic. Tak, idziemy tutaj w drugą stronę teraz. Tak, poszliśmy w jedną, gdzie zrobiliśmy ciekawe mozaiki. O, tu mogę. A tu co mamy? Czekaj, tu jesteś zawalona, poczekaj. Tu jesteś zawalona, ale to ciekawe, bo tu są jakieś takie szyby, nie wiem co to mogło być. No dobra, tu jest zawalone, ale słuchajcie, tu jest coś ciekawego. No jest, jak tu jest zawalone, to musi to nad nami pewnie stać w rasztanie ogromne. Tak, ale uwaga, bo tutaj są... Słyszę, zobacz, żeby się ten, tak? No nie chcę, bardziej nie. No. Ale ciekawe tutaj. No to tutaj widać, że moim zdaniem to było trochę adoptowane do różnych rzeczy, że... Zobaczcie, tu jest oryginalna jakaś zabudowa, oryginalny łuk pałacu, widać kamienie. A ktoś tutaj to po prostu sobie coś tu chyba dobudował. Tak. A może i nie, ale no, takie mam wrażenie. Tutaj widzimy kolejne dziury. No, czołgorze. I tutaj widzimy kolejne. O, to się to ciągnie i ciągnie. O. O, a to co to? Bo, co to jest? Tutaj jakieś szafki? Nie, to jest jakaś... To jest jakaś kuchnia na węgiel, moim zdaniem. Potężna kuchnia na węgiel, moim zdaniem. Tak, tutaj mamy wiatra, gdzie wiesz, tak. Skrzynkę elektryczną. Tak, to jest potężna, słuchajcie, kuchnia na węgiel. Albo ekranie. Pralnia, zobacz, też na. No, nie wiem, może. Ale teraz wiem, zobaczymy. Wyposażenie było, skrzynka elektryczna. Takie drzwi, które są niestety zniszczone. Mi się wydaje, że dopiero nie opaść taki, wypływa taki też. Albo, no ale to tak wygląda, to zobacz, tam jak wygląda kuchnia, wygląda. Patrz, ale zobacz, tutaj chyba jest ta dziura do wydawania posiłków. To, chyba jednak masz rację, to jest kuchnia. No. Tak, to mi się wydaje, że ktoś tutaj siedział i wydawał posiłki. Może być, a te sale faktycznie zrobione tam, gdzie był ten Bartolini Bartłomiej. To może była faktycznie stołówka, słuchajcie, zaadaptowana stołówka, nie? No ale patrz, teraz już to widać, że to była stołówka, doszedłem do wniosku, żeby zdolić się stojącej na wodę. No tak to... Tutaj się siadało i rozdawało się posiłki, tutaj podopieczni tutaj przychodzili i wybrali. Patrz, tutaj też jest jakiś, zobacz, jakiś taki, poczekaj, niech ja wyjdę, ale tu też jakiś, zobacz, jakieś okienko, o, tu się je... Tu się to otwierało. O, i tutaj była część, którą się też jakby ten. I to się podpierało na tych tutaj nóżkach. I też tutaj jakby była dodatkowa lada do wydawania czegoś. Albo do przyjmowania. Może tutaj naczynia się na przykład brudno oddawało. A tu się może wydawało posiłki. No albo odwrotnie. No. Mi się wydaje, że to. Że tu posiłki, a tam rozlewa. Całkiem możliwe, że to było. Że to była taka część faktycznie zrobiona. Taka kuchenna. Kuchenna. A tam faktycznie z tymi mozaikami mogło być. No ciekawe, że tu jest bardzo dużo wszędzie płytkami wszystko wyłożone, nie? To... No jak są stołówki, to dla mnie nic innego, co? Ciągnie się dalej. Patrz. Uf, ale tutaj. Ale patrz, to chyba koniec dalej, widzisz? Albo nie. Tak, koniec. Koniec? Czekaj, no spróbuję, ale strasznie tutaj dużo robactwa. Ale... Nie no, tu jest wszędzie beton, tu się nic nie zawali. A patrz, to się kontynuuje dalej jednak, patrz. No. Mi się wydaje, że tymi piwnicami widzimy do tego budynku, co chcieliśmy wejść. Ciekawostka, to jest jakiś też tutaj węzeł. Patrz, tu wygląda na jakieś toaletę.
Może? Sklep? Patrz, światło masz. No, strasznie się to ciągnie. Wiesz, co powiem? I patrz, tu można wyjść, zobacz tędy. To chyba tu, gdzie chcieliśmy my wejść. No, no to tym samym też piwnicami doszliśmy do części... Nie, chyba nie. Ale są tam schody. A no zaraz wyjdziemy na zewnątrz, zobaczmy. Ja wiem, gdzie jestem. Chodź. Ale to jeszcze nie koniec. Jesteśmy przy tej wieży. No może, no ale to jeszcze nie koniec. Może tam wejdziemy po schodach, spróbujemy. Czy zajrzeć tylko... Tak, nie będzie go... Patrz, zobacz. Patrz, no zaraz zobaczymy, tylko tutaj są, zobacz, ciekawostki. Ale tam też są widzę. No, tu też są ciekawostki. No. Ciekawe, co tutaj było. Tu z kolei prysznice. Widzisz prysznice? No, ale rury u góry, zobacz. A, z prysznicem? No. Tu u góry prysznice. Trochę niecodzienny, że w piwnicach tak jest. No wiesz, to był pałac i on w sumie... I on w sumie był mieszkalnie, natomiast całe zaplecza widać były. Całe zaplecza były. Prawie posadzone. Tutaj no, jakiś piec, no, uwaga. Gdzie my dojdziemy tutaj? O Jezu, jeszcze tutaj jakiś kocioł jest tam, zaraz tam dojdziemy. Ale piwnicę łatwo się w nich pokręcić. Nie, tu jest... Ale, ale fajnie, że to chyba największe piwnice, jakie wam pokazujemy w historii tego kanału. No tak, no bo... Aż tak nie zdążyliśmy. Bo chodzi na to, że piwnica to jest dzisiaj, bo, że tak powiem, clue. Główne dane clue, eksploracji. Clue tej eksploracji. I patrz, i mamy to. No. Zobacz, sprawdź. Patrz, to się ciągnie dalej. I to wychodzi na to, że albo to jest... Prawie, chyba. Albo... No, nie wiem, albo kuchnia dalej. Nie, nie. Zobacz na to, pokażę ci. To wygląda jak pralnia. No to wygląda jak pralnia, tak. Więc no. Doszliśmy do pralni i patrz, i mamy wywiesy. Wyciągi, tak. To no. Wygląda jak pralnia. I tutaj też coś mamy. No to pewnie są odpływowe szyby i tak dalej. Ale teraz w tej części jest pralnia. Idziemy dalej. No i to jest już koniec, tu było jakieś coś stało. I koniec piwnic, no ale... Tych piwnic. Mhm. Ale i tak ciekawie jest. No to tak było mega ciekawie moim zdaniem. Piwnice zagrodziły brak wejścia na piętro, według mnie. No. Więc... No dobra, słuchajcie, wychodzimy. Dużo ciekawostek. Tak, słuchajcie, bo... Szkoda, że nie zostało jakichś więcej napisów, rzeczy, kiedy to funkcjonowało, ale po posiedzeniu też możemy... Dojść do wniosku, co widzę było. Dobra. Myślę, że teraz dojdziemy do tej wieży i tam się pokręcimy. Oczywiście nie będziemy chodzić po podłogach, ale myślę, że po schodach trochę. Pamiętaj też, że jeszcze mamy ten budynek do pokazania. No dobra, stąd wychodzimy. Idziemy w kierunku chyba tej wieży. No i zobaczymy, co, gdzie nas to zaprowadziło faktycznie, natomiast tutaj na chwilkę włączamy. Zatrzymujemy kamerę. Chodząc po kolejnych zakamarkach tej piwnicy, odkryliśmy najprawdopodobniej szafę. No, coś takiego ciekawego, albo faktycznie jakaś lodówka to była. Jeśli tak, to podwójna. Znaczy ja na początku myślałem, że to lodówka, tylko ta podwójna. Nie, lodówka, bo zobacz, uszczelki. No, to jest lodówka. Tak, ciekawostka jest też, że ona na klucz była, widzisz? No to, no, taka, wiesz, to jest jakiś magazyn tutaj był, jakaś... magazyn żywności prawdopodobnie tutaj był. Takie skotki na dużo. Tak. No dobra, idziemy. To chyba ostatnie miejsce, w którym w tych piwnicach jest. Ale... Dobra, zobaczymy tam, gdzie nas te schodki zaprowadzą faktycznie. A część piwniczna, no może jeszcze tam będzie, to jest możliwe, że jeszcze tam będzie piwnica. No zobaczymy. Ale na tą chwilę część piwnicza mamy zwiedzoną, teraz przenosimy się na te schody. No myślę, że część piwnicza była o wiele ciekawsza niż część górna. No tak. Ze względu na wyposażenie, na zakamarki, na... No i klimat. No klimat, poszczególności te rury, klimat też nie chodzi. Dobra, idziemy zobaczyć, gdzie nas te schody zaprowadzą. Myślę, że mogą też być bardzo interesujące. Odkryliśmy ciekawe schody. Tak, które są związane z wieżą. No, chyba tak, schody są betonowe, więc tutaj w ogóle wszystko jest betonowe, więc tutaj... Więc możemy trochę tu pochodzić. Tutaj postaramy się trochę pochodzić. Tak, widzimy lampę już. Aha. A jakieś pojedyncze pomieszczenia. Ale podłoga, widzisz, jest cała drewniana na tego. Nie chodzimy. Strach jest po mnie chodzić. No. Tak, pojedyncze. Tutaj mogły być pomieszczenia dla... My jesteśmy w drugiej części płacu, z tego wynikało, tak poznaję po zabudowie. Zobaczcie, ładne pokoje z wyjściem na taras, taki jakby. Taras zobaczymy. A taras zawalony, nie ma, gdzie były otwarte te drzwi.
Tak, teraz jest zawalone. Nie wiem, czy to cokolwiek zobaczycie, no nie ale... ma nawet opcji tam wejść, nawet jakbyśmy chcieli i te drzwi nie były pootwierane. Ładnie. Teraz jest zawalone. Widzimy tutaj toaletę. Jakąś toaletę, tutaj też. Mi się wydaje, że jesteśmy w części, gdzie były tutaj pokoje dla podopiecznych. Ciężko wyczuć. No jakieś pokoje, no bardzo dużo pomieszczeń, no widać taka wiesz, zabudowa faktycznie. Ale to jest piękne, więc nie wiem. No. Bo gdyby ktoś miał wychodzić, to by się połamał, więc to chyba nie są potrzebne. No, no tak. No, to by wyszczepiało. Albo może tutaj nie było części poprawczej, też nie wiadomo. Mhm. No, pałac jest tam zdewastowany, no. Ale dzwonek zauważyłem. No, gdzieś dobra. Się dzwoniły tutaj. Dobra, mamy jeszcze tutaj kawałek schodów betonowych, po których... Dobrze, te schody są betonowe, bo można po nich się powspinać. Zaryzykujemy lekkie wejście. Oczywiście przy tym zachowujemy szczególną ostrożność. No, no to jest taka część faktycznie, gdzie to jest wszystko murowane. I tutaj... A, ale tutaj wyżej już nie wchodzimy zdecydowanie, bo zobaczcie. Ale to ta wieża. Tu jest ta wieża, ale to już jest kataklizm, że tak powiem. A tu pod beton jest? Tutaj już też coś widać, zobaczcie, tutaj już widać też, ale tu jest podłoga drewniana, więc tu nie będę wchodził na pewno. No to strych jest. To już jest jakieś takie pomieszczenia strychowe bardziej. Tam nie będziemy chodzić. Jest to za... Tak, i tu kolejna toaleta. Jest to za bardzo niebezpieczne, już tutaj, poczekaj, przejdę tutaj, kolejna toaleta. Tutaj też podłoga drewniana. Nie, tu jest drewniana, bo się czuć, że się ugina. No, w większości płac poczuję. No. Bo jak na parterze był pewien moment, kiedy... No, ale zobaczcie na sufit, jak jest pięknie wykończony. Tak, no. No, widać, to były jakieś błazerie chyba były. Tutaj widzimy też schody, ale patrz, tutaj jest drewniane, tutaj tylko stany i się wychyla. Czekaj, no to ja kurczę kamerą. Z kamerą, żebyście to zobaczyli. Tak, tak, tak. Tu są wszędzie podłogi drewniane, więc tu nie będziemy ryzykować chodzenia po tym. One nie wyglądają źle, powiem szczerze. Naprawdę nie wyglądają źle, ale... Ale jednak widzieliście, co tam się działo z tymi podłogami, więc... Dobrze, wiecie, ja wyjdę. Więc raczej tutaj nie zaryzykujemy... Nie zaryzykujemy wejść. No, ale nie, chyba, patrzcie. No. Bezpieczeństwo ponad wszystko. Tutaj... Jeszcze zobaczę, może kawałek chociaż wyłupię kamerą. Też po tym nie wchodź, bo tutaj nie ma skosu. O, ale ja tutaj przynajmniej mi się uda wam pokazać coś. Tu jest ta wieża. To jest ta wieża. Tak, jesteśmy już na górze. I ona jest po prostu całkowicie już zmasakrowana. Tak, ci już sypie, dotykasz. Tak, tak. Tak. Padło. To jest wszystko zmasakrowane, także tutaj to niby jest beton, ale no ale nie będziemy tutaj tego tutaj pokazać. Tak, no. Już na... tak, to jest ta wieżyczka. No, wspaniała. Dobra, pomału stąd. Wychodzimy. Pomału stąd schodzimy. Teraz chyba zejdziemy do tego budynku jeszcze. Tak, przenosimy się do drugiego budynku teraz i będziemy chyba pomału. No tak powiem, kończyć eksplorację. Ale może jeszcze piwnice będą w tym budynku. No zobaczymy jeszcze, wszystko, nie? Wszystko może się w tej eksploracji wydarzyć. Dokładnie, eksploracja jest, jak widzicie, mega, mega ciekawa. Oraz nieprzewidywalna. Kto by się spodziewał, że będziemy odkrywać takie rzeczy. Myślałem, że będzie trochę też mniej wyposażenia w piwnicę, ale no. Nawet całkiem. Całkiem, no dobra. Kurczę. Schodzimy na dół. Słuchajcie, to jest ta wieża, którą wam chwilkę temu pokazywaliśmy od środka. Także wychodzimy pomału z tego budynku. I idziemy do tego wejścia. Tutaj coś mamy ciekawego jeszcze do zobaczenia. Ale postaram się. Ale zanim wejdziemy, to mi się wydaje, że to syf węgla mógł być. No, pewnie tak. Natomiast... I są piwnice, co jeszcze dodaje nam kolejnego... No, tutaj... tutaj, no tutaj jest tak trochę... Niebezpiecznie. Znaczy taki z żywym, taka chyba najstarsza część tego. Zobaczcie, to jest taki żywy... Czerwona cegła już. Taka żywa cegła. I patrz, schody są z tego. No. Jesteśmy w najstarszej części. To pałacu. Jest chyba najstarsza część tego pałacu. Podłoga betonowa. Ale to tylko, żeby jest na parter, bo na górę jest z tej wieży.
Dokładnie, no ale... No chyba, że coś jeszcze znajdziemy. Ale no słuchajcie, no... Nie raz już dzisiaj nas ten pałac zaskoczył. Nie raz nas ten pałac dzisiaj zaskoczył. I tak, partner jest ciekawy. Nie wiem, czy to... Czy nie dojdziemy do części, w której byliśmy, ale no dobra, no zobaczmy. Ale ja widzę klatkę schodową na górę, kolejną. Kolejną składkę schodową? Tak, więc... O, słuchajcie, tutaj jakieś... Robić. Tutaj jakieś dokumenty. O, to czekaj. Ja może je przejrzę, nie pokazuj, bo mogą być jakieś nazwiska. Ja na zaliczki, więc to zobaczę. Tutaj puste są. No, jakaś dokumentacja to chyba. Puste są, to nie jest... Tak, ale to jest jakiś o... Dowód wpłaty jakiś, tak. To są czy jakieś tutaj księgowe sprawy. Nic nie jest wypełnione. Nic nie jest wypełnione. Czyli nie zdążyłbym tego wypełnić. Tutaj chyba miejsca na archiwa, na dokumenty. No. Czyli chyba wszystko zgaduje, że nie zdążyłbym tego wypełnić. No taka część księgowa, chyba bardziej biurowa może. Podłoga nie ma? Nie, tu jest wszędzie beton, ale kurde. Znowu. Ojejku, zaraz tam dojdziemy. No sam skoro mówiłem, kiedy. Ale to są chyba jeszcze jakieś inne chyba. No inne. Jezu, jaki to jest potężny obiekt. Pałac. No. I kolejne schody. Ale tu jest bardzo ciekawie, to zaraz zobaczymy. Poczekaj. Może za chwilę, bo zobacz, tu mam pomieszczenie jeszcze jedno. Mhm. I kolejne pomieszczenie. No pomieszczenie za pomieszczeniem. Właśnie jeden z powodów, że ten pałac przyszliśmy go tutaj zeksplorować, to właśnie jego ogrom. A zobacz, to tutaj trafiliśmy do tych schodów, co mówiłem. A to chyba to oznacza, że powinniśmy spróbować. Nie wiem, czy uda się przejść ze względu na drewno. Nie, tutaj nie zajrzymy, bo zobaczcie, tu jest drewno i tutaj widać, że one się już załamuje w niektórych miejscach. Ale możemy stanąć i zajrzeć. Tak, zobaczymy tylko, tak, czy coś zobaczymy. Tędy przyszliśmy, z tego co widzę. Tu są piwnice. Ale piwnice może na koniec, bo one są najciekawsze, co nie? Nie, tu jest tylko taki schodek spod kantorek pod schodami. To piwnice innym wejściem, czekaj. A tu mamy co? Tu pomieszczenia z płytkami. Tu jaka ładna... Tu też jak ktoś tutaj jakieś ładne płytki, ktoś coś robił. Dobra, czyli... No, dobra. Zauważyłem, że ten pałac jest piękna architektura. No, to nie ma, nie, wcale mnie to nie dziwi. Słuchajcie, delikatnie tutaj, Hubert, ja pójdę pierwszy. Ale nie idź z dużym odstępem za mną, żeby nie obciążać tych schodów jakoś mocno. Będę się trzymał. Jak jestem tutaj, to mi się wydaje, że wejście do piwnicy będzie trzeba jakoś nie wcisnąć od zewnątrz. No, to potem nie będziemy chodzić, bo to jest moje naprawdę, ale zobaczcie jak to jest. Jaki tu jest sufit w ogóle, weź go tam trochę doświetlę. Może staniemy tutaj na ten schodek, się wychylimy jeszcze. Tutaj strach po tym chodzić niestety. Odrabię to, nic dziwnego. Natomiast no... Odrabię, nikt nie lubi chodzić. Tak, natomiast no tutaj też bardzo... Okay, wychylę. Bardzo ciekawe pomieszczenia na poddaszu. I tam się ciągnie, nie? Pięknie wykończony ten sufit. A czy to nie jest beton? Nie, to jest... No tutaj widać, tam się załamało w jednym miejscu. No tak. No dobra, nie będziemy po tym chodzić, natomiast no widać, że tutaj... Coś tam wam pokazaliśmy. Tam, to bardzo, podobna konstrukcja tam. Bardzo urokliwie, natomiast no chodzić po tym to już jest naprawdę strach. Jeszcze będą wejście do piwnic. Dokładnie, tutaj zobacz tam też jak to wygląda przez szybę, to jest po prostu katastrofa. Jak to... Ewidentnie najstarsza część pałacu. Dobra, schodzimy z tych schodów. Schodzimy z tych schodów. Chyba piwnice jeszcze. I zobaczymy. Piwnice zostały i koniec eksploracji, jak widzę. Dobra, pomału kończymy. Wejść do piwnic trzeba wejść od zewnątrz, bo tak. W środku nie było żadnego wejścia. To jest chyba druga kotłownia, coś mi się wydaje tutaj. Tak, pokażemy wam, oczywiście, patrz jaki wielki banan. No, znaczy to jest jakaś kotłownia dodatkowa. Czekaj, włączę szerokokątną. To trudno tak wyposażenie ogólnie wykryć, więc dlatego ono tutaj zostało. Aczkolwiek jestem trochę zdziwiony, że złomiarze tego jakoś tu nie wyciągnęli, bo to są, też podejrzewam, jakieś zabytkowe rzeczy strasznie. Także... A pokazać coś? No. Kraty w okna. No tak, no ale... Aczkolwiek... No pewnie to jest też nie sposób tego, ale no... Piękna rzecz w sumie. Taka kotłownia, no coś niesamowitego w ogóle, że to taka rzecz tutaj stoi. Tutaj jakieś wkłady, nie wiem, no to jest bardzo... Myślę, że to jest zabytkowy piec, tak myślę. Z
No, mi się wydaje, że później ten drewno i dalszy. No. Przejdźmy po schodach, zobaczmy co dalej. No teraz ja tutaj to jeszcze to pokażę. To też jest bardzo. To też jakiś mały, to jest taki mały piecyk już taki tutaj. W przeciwieństwie do tego, który mam obok, to jest tam mniejszy o wiele. I na, ale ten robi takie wrażenie. No, a tutaj chyba temat związany z sypem węgla podejrzewam. No, mówiłem ci, że tam widzę, patrz, o tym mówiłem. Tu jest syp węgla. Tak, patrz, tak. Już chyba trochę węgla nawet zostało. Tu jakieś pojęczory takie, nie wiem, czy to tutaj jest nawet, ale... No, ale elementy. Tak, to małe pomieszczenie. No. I patrzę po prostu, że latywało. No. No dobra, i słuchajcie, wychodzimy pomału z piwnic. Patrz, to jak bania. No, no, no. Coś niesamowitego. Ogrzewało to tutaj. Fajnie, że do piwnicy udało się wejść, do piwnicy dzisiaj to najciekawszym elementem naszego... No, same obecnego. Pomieszczenia też były fajne. Ale dla mnie piwnicy to najciekawsze. W sumie trochę szkoda, że nie spenetrowaliśmy piętra, natomiast myślę, że piętra wyglądały dokładnie tak samo jak... Nie, jak... nie, tu byliśmy chyba. No, że piętra... Czekaj, zobaczę jeszcze. Myślę, że piętra wyglądały dokładnie tak samo, więc... jakby też nie ma co żałować, czyli sale. Piwnice wynagrodziły to wszystko. Tak, dokładnie. Dobra, pomału wychodzimy z obiektu i będziemy chyba... się chyba pomału zbliżać do podsumowania tej wyprawy. Już chyba wszystko pokazaliśmy, ale sprawdzimy. Jeśli coś jeszcze będzie, to oczywiście pokażemy wam to. Pokażemy wam teraz ostatnie rzeczy, które są tutaj jeszcze do zobaczenia. Tak, słuchajcie, wychodząc pomału z obiektu pałacu, natknęliśmy się chyba na szklarnię i obiekt jakby towarzyszący. Zaczniemy może od obiektu towarzyszącego. Znaczy do szklarni to nie wiem, czy da się tam da wejść nawet, ale zobaczymy. Dobra, natomiast no piwnicę. Robi to. No tak, ale do piwnic to się tutaj zejść chyba nie da. Niestety. No, ale dobra, ale słuchajcie, szklarnia. Jakie ona robi wrażenie. A, fajnie być w takim miejscu. Jakie ona robi wrażenie, słuchajcie, ta szklarnia. To się po prostu w głowie nie mieści. No tutaj nie będziemy wchodzić, bo zawsze może coś tu polecieć na głowę. Ale wszystko widzicie przecież. Wszystko widzicie, natomiast szklarnia robi niesamowite wrażenie. Natomiast no... O, tutaj chyba coś jeszcze jest. Tutaj jakieś pomieszczonko. Tu kontynuacja szklarni. Czekaj. Tak, kontynuacja szklarni. A to są dodatkowe szklarnie jakieś tutaj. To jest cały kompleks szklarni z tego wynika. O. A więc kończymy też ciekawie. Zobaczcie, jakie to robi. Jakie to robi wrażenie. To jest po prostu kosmos. To jest po prostu urbexowy kosmos. Tak, tak, takie ciekawe rzeczy dzisiaj znajdujemy. No, to jest po prostu... To jest po prostu urbexowy kosmos. Tego się nie da. Tego się nie da opisać w ogóle. Takie miejsce. No. Pierwszy raz jeszcze się w ogóle mógł stanąć w karni. No. Dobra, wyjdziemy stąd. Czekaj. Przejdzie jeszcze tutaj szybko. No. Do piwnic dalszy? Nie, to mi się nie da. Nie, nie da się. Nieważne. Nie będzie się potrafiało jak sprzęt. No. Patrz, tu widzimy. Ale obejdziemy, może patrz. Tu mamy wejście na balkon. Tak, tylko... Też nie będziemy tam, no zaraz zobaczymy, nie będziemy tam wchodzić raczej, natomiast okay. Tam jest pełno szkła. Natomiast tutaj na chwilę zatrzymamy i chyba jednak mimo wszystko pomału zbliżamy do końca, do podsumowania. Teraz podsumujemy tą wyprawę. Tak, słuchajcie, pomału wychodzimy z tego cudownego miejsca. No naprawdę doświadczyliśmy tutaj mega ciekawych urbexowych doznań. Tak, było dużo wyposażenia, dużo tajemniczości, dużo ciekawości. Dokładnie. Dużo pomieszczeń, czyli to co robimy w urbexach najbardziej. Dokładnie tak, natomiast no, obiekt jest jakby niesamowity. Bardzo dużo ciekawych rzeczy, takich bardzo też dziwnych, po prostu dziwnych, tak jak te pomieszczenie z kratami, może to była jakaś izolatka, ten sznur, który wisiał. Tak, dużo bardzo takich właśnie ciekawych miejsc, natomiast no sama magia miejsca jest niesamowita.
Ja myślę, że tutaj też warto przyjechać na jesieni, kiedy ta roślinność troszeczkę ustąpi, bo wtedy będzie można też jakby tak w pełni zobaczyć magię tego miejsca. Natomiast słuchajcie, no obiekt jest po prostu aż tchu brakuje. No trochę szkoda, że nie zwiedziliśmy pięter. Natomiast naprawdę obawialiśmy się tego chodzenia. Tego drewna. Dokładnie. Nie zawaliło. Widzieliście te drewno. Przecież one były już tak wgniecione. One mogły się na kartę zawalić. Tak. Natomiast podejrzewam, że układ pomieszczeń na górze jest taki sam jak na dole. Dokładnie. Jak natomiast... się wychylaliśmy, to wyglądało identycznie. Dokładnie. Natomiast myślę, że cały obiekt, tak jak można stosunkowo bezpiecznie spenetrować, to go spenetrowaliśmy. Też, jak na wstępie mówiliśmy o projekcie Paranormal, to my nie doświadczyliśmy nic dzisiaj paranormalnego. Natomiast trzeba wspomnieć o dwóch rzeczach, w sumie takich dosyć intrygujących. Aczkolwiek teraz jakby Hubert o tym wspomniał, że jakby eksplorując ciągle gdzieś tam słyszał jakieś stuki, puki. To było przed eksploracją, jak robiliśmy rozpoznanie terenu, to jakbym stąd słyszał jakieś puknięcie. Dokładnie, także... I się właśnie zastanawiałem, co to było, no nie wiem, ale bardzo tajemnicze, w szczególności w takim miejscu, słyszeć puknięcia, a jak wchodziliśmy, przecież na górze nikogo nie było. Dokładnie, natomiast słuchajcie, to jakby to też taka rzecz, nie wiem, czy ona ma coś wspólnego z tym nawiedzeniem, natomiast ja zasadniczo miałem przez cały czas wrażenie, że kogoś spotkamy, że ktoś nas obserwuje, no i kogoś spotkaliśmy, że na kogoś możemy się natknąć. Miałem takie przez cały czas takie wrażenie takiej bytności i ciekawostka jest taka, że spotkaliśmy dwie młode panny, wyglądały dosyć dziwnie, ubrane w sposób absolutnie nie przystający do zwiedzania takich miejsc. Dosyć dziwna sytuacja. No nie wiem, no. Może miejscowe, może nie. Trudno powiedzieć. Ale nie, nie. Miałeś wrażenie, że kogoś spotkamy, tak. Czujesz się obserwowany i nagle kogoś spotykamy. Dokładnie. A te puknięcia nie mogły być z tym związane, bo przecież one weszły od parteru. No, dokładnie. A jakby my weszliśmy, to przecież nikogo tu nie widzieliśmy, a piętrze nikogo nie było. A nie sądzę, że ktoś godzinę siedział na pierwszym piętrze tam, jak nikogo nie widzieliśmy, jak wychodził. No dokładnie. Słuchajcie, no nie ma co. Wychodzimy z tego niesamowitego miejsca. Myślę, że dużo ciekawostek pokazaliśmy. Miejsce tajemnicze. Wychodzimy z niego pomału. Tak, no cóż. Widzimy ten. Jest już mocno zarośnięty. Dokładnie tak. Ale dzisiaj to już na tyle. Słuchajcie. Trzymajcie się cieplutko. Do następnej wyprawy. Tak, widzimy się w następnym odcinku, na następnym urbexie. Dokładnie. A dzisiaj z terenu Parku Krajobrazowego, na terenie którego znajduje się piękny, aczkolwiek całkowicie niszczający pałac w Iglicach. Dzisiaj żegnają Was Hubert i Przemek. Bądźcie zdrowi. Trzymajcie się. Do następnej wyprawy. Cześć.